Spieszymy z wiadomością, że Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie otrzymała nowy wóz strażacki. Poprzedni został zniszczony w czasie służby. Strażacy na ten cel starali się pozyskać pieniądze ze zbiórek społecznych, ale niespodziewanie problem udało się załatwić przez telefon. Nagle pojawiła się możliwość pozyskania nowego pojazdu dla OSP Pręgowa. Dla OSP Pręgowa, które nie złożyło wniosku, wszystko odbywało się telefonami i bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że przy tak wysokiej dotacji z budżetu państwa chcemy pozyskać ten pojazd. Chylę czoło przed Radą Powiatu, która do każdego z czterech pojazdów, które pozyskaliśmy na terenie powiatu gdańskiego, dopłaciliśmy po 170 tysięcy złotych, najwięcej w województwie pomorskim z wszystkich powiatów. No ale takie są potrzeby, nasz powiat się rozwija niesamowicie, zdarzeń przybywa. Zakup wozu bojowego dla OSP w Pręgowie to sukces, który ma wielu ojców. Decyzję trzeba było podjąć bardzo szybko, to w ciągu paru minut wiele telefonów dopisaliśmy z panem generałem do listy, nie mając jeszcze całego finansowania, ale to myśmy byli przekonani, że to na pewno się uda. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie Kolbudy rocznie jeżdżą do 300 zdarzeń. Mimo dużego doświadczenia strażacy nie dadzą rady pomagać gołymi rękoma. Jak widzimy, tutaj jesteśmy w środku auta, widać, że auto jest naprawdę nowoczesne. Jednostka miała w zeszłym roku wypadek i w wyniku tego wypadku straciła samochód, który służył przez wiele, wiele lat. No i tutaj dzięki wsparciu i pana wojewody, i komendanta wojewódzkiego PSP, oczywiście wsparcia gminy Kolbudy i starostwa, udało się nabyć samochód, którego wartość to jest 1 090 000 zł. Wkład gminy Kolbudy to jest 220 tysięcy złotych. Ten sprzęt, który trafia szczególnie do jednostek OSP, jest blisko potencjalnego miejsca zdarzenia. Serce się raduje, jak przychodzi nowy sprzęt do jednostek, czy to ochotniczej, ale też Państwowej Straży Pożarnej, że tego sprzętu jest coraz więcej. Przekazanie wozu strażackiego zbiegło się z obchodami 60-lecia funkcjonowania OSP w Pręgowie. Radości i słów wdzięczności nie było końca. To jest tak potrzebne, że nawet nie ma słów do wypowiedzenia. To są po prostu najważniejsze rzeczy, które powinny w gminie być. Dzięki strażakom czujemy się bezpieczni i dzięki nim jesteśmy, wiemy, że naszym dzieciom nic się nie stanie, a jeżeli już będzie zagrożenie, to oni się pojawią na czas. Także jest to bardzo ważny zakup. Strażacy z dumą prezentują nowy nabytek jednostki. Warto zaznaczyć, że pojazd przyjechał z całym wyposażeniem i od razu jest gotowy do służby. Renault D15, 4x4, uterenowiony klasy drugiej. Jest to pojazdem średnim ratowniczo-gaśniczym, który posiada w swoim uzbrojeniu przede wszystkim sprzęt do gaszenia pożarów, do ratownictwa technicznego oraz do zwalczania miejscowych zagrożeń. Samochód jest na podwoziu terenowym, koła również posiada terenowe, które mogą pozwalają nam przede wszystkim brodzić w trudnym terenie. Ponad 1 000 000 zł za jeden samochód to sporo pieniędzy, ale ten wydatek szybko zwróci się w służbie ratowania cennego mienia i bezcennego życia. Po więcej ciekawych newsów z powiatu gdańskiego zapraszamy na naszą stronę www.północna.tv. Ty też masz swój głos.